Tak. A z tą snajperką trochę połażę. Zaraz. Tu coś było. Nie. Tylko śmierdziel. Nie, myślałem, że tutaj może on jakiś przedmiot ukrywa czy coś, ale niestety nie. Tu będzie wielki rozpierdol. Weź Chris, jeszcze nic nie rób, co? Trzeba pamiętać, że tu Magnum jest. A nie, jeszcze nie teraz, później będzie. Tak, snajperka. Skrzynia jest. Okej. Więc tak. Powinienem pistolet ze sobą wziąć zamiast strzelby. Ta. Szybkość strzału. Ma już 3, więc nie ma co. Do TMPK też. Chwila. TMPK, ile mam amunicji w tym? Ach, te... Decyzje, nie? Ale dobra, myślę, że tak powinno być okej. Dobra. Dobra. Szli. W sumie snajperką aż tak bardzo tutaj w tej grze nie chodziłem. Ze snajperką. Więc trochę nadrobię moje zaległości z tą bronią. Okej. Okay. A, pamiętam to. Amunicja do strzelby, do pistoletu. Jak to? A, tędy trzeba wejść. Do tego labiryntu pseudo. Najlepiej to tak robić. Tędy. Trzeba uważać, żeby się nie sparzyć. Uważać. Nie uważyć, kurde. O, tak. Teraz te cholerne laserki się pozmieniały i trzeba to powtórzyć. Co? Co? Shit. Ale to nic. Zaraz odzyskamy tutaj. Marycha jest. Specjalnie dla nas. Czyż to nie piękne? Pewnie, że to jest piękne. Dobra. Fuck. To nie moja wina, zamknij gębę! Gdyby wszyscy tylko na mnie winę zwalali. Shit. Jeszcze ten śmierdziel strzelający ciebie najpierw ubije. Żeby nie mieć problemów potem. O! Kurde. Chciałem zrobić unik. Ale mi się nie udało jak zwykle. Dobra. W trybie szturmu takie małe gnojki są naprawdę wkurzające do ubicia. Bo jak przeciwnik jest mniejszy, to rusza się w cholerę szybko. I jak kurde swojego siusiaka pokaże, to kurde jest game over i tyle. Dobra. Chodź za mną. O! Ha, nic o nie zrobiłeś mi nic. Gówniarzu. To chyba wszystko? Świeci się na biało, ale przez to, że nic nie widzę na tym telewizorze trochę nie wiem. Jestem daltonistą. Na razie. Okej.
No dawaj. Shit. O, chciałem unik zrobić po raz kolejny. Spieprzaj. Ha. Paszą won. No. A nie, to ten strzelający tu jest. Ja myślałem, że to ten cały śmierdziel. Kurde, wszyscy to śmierdziele. Przeciwnicy. A? Nie chciałem tam wskoczyć. Wreszcie coś. Dobra. A przecież tu drabinka jest, kurde. No. Eksploracja zawsze jest dobrą rzeczą. Okej. Stępekiem teraz trochę pochodzę. W ogóle go mam? Nie mam. Nieważne. Okej. Kurde, dużo tych amunicji do tego, do karabinu. O, i mapę laboratorium sobie wziąłem do kieszeni, wsadziłem. Mogę skopiować tu hasło, ale potrzebuję numeru pracownika. To urządzenie służy do szczepień. Tak. Dobra, jest. Pewnie jeszcze się zrespią. O, zamknij gębę. Głąbie jeden. To, że masz wielkiego, nie oznacza, że musisz tutaj się chwalić. Nikt nie chce, kurde, tego widzieć. Okej. Dziennik infekcji Queen Zenobi, badacz Ryan, ID 503321. 2004. Po ostatnim akordzie w symfonii paniki Terra Grigi opanowaliśmy statek i rozpoczęliśmy naszą tajną misję. Regia Solis zniszczyła miasto. Już tylko na tym statku możemy obserwować rozwój wirusa Tiabis i prowadzić badania. To idealne środowisko badawcze, musimy więc je wykorzystać. Jedynym minusem są nosiciele wirusa. Bardzo utrudni nam to badania. Już niedługo tę placówkę opanują potwory, musimy działać szybko. 2005 badanie wirusa idzie dość gładko, udało nam się stworzyć szczepionkę, wykonaliśmy zadanie. Niepotrzebny nam już ten statek, postanowiliśmy go opuścić. Nie wszyscy z nas dożyli tej chwili, ale taka jest cena nauki. Kiedy Lansdale dowiedział się o szczepionce, wykazał niezwykłą dla siebie radość. Z wyrazami za wyrwanymi kartkami jest coś jeszcze. Jak tylko wysłaliśmy nasze wyniki, drzwi do placówki się zamknęły, a BBO obudziły się ze snu. Jak mogłem nie zauważyć, że nie tylko Weltro było pionkiem w tej grze, to niemal zabawne. Już wiem, że to wszystko jego sprawka. On dał terrorystom wirusa Tiabys. Przyczyną paniki Terra Grigi. Dało nam to mnóstwo danych, co pozwoliło opanować szczepionkę. Wysoka pozycja pozwoliła mu użyć Regii Solis do zniszczenia wirusa terrorystów i miasta, a tym samym śladów naszej obecności. Dzięki temu świat boi się wirusa, a uprawnienia FBC zostały znacznie zwiększone. Precyzja, z jaką Lansdale to zorganizował, jest zdumiewająca. Z pewnością przejdzie do historii. Oby popyt na szczepionkę dał tym z nas, co przeżyją, uznanie i bogactwa, na które zasługujemy. Reszta tekstu jest nieczytelna. Prototyp szczepionki. Chris, you're not gonna believe what I just learned. Dobra. Morgan Lansdale of the FBC was behind the attacks on Terra Grigia. So that's what Raymond was talking about.
Ale kurde, oni są tacy głupi. Przecież jak robią tego całego wirusa i chcą go wypuścić do tego morza czy coś. Przecież wiadomo, że oni też tego nie przeżyją, bo morze jest w końcu wielkie. Jakieś 70% powierzchni całej Ziemi. Wstrzyknięto szczepionkę. Pisano id pracownika. A, teraz będziemy pływać. Magnum, szybko! A, nie mogę. Już? Kod weryfikacyjny i idziemy. Kurde, hiperrealistyczna krew. Ja pierdzielę. Nie mogę ci odpowiedzieć, bo jestem pod wodą. Człowieku. Tu chyba już laserków nie ma. Są. Cholera jasna. No nie no! Mogłem chyba przez okna przepłynąć. Cholera jasna. Bez powietrza umrzesz, jakbym nie wiedział! Kurde. Dobra, od nowa zaczynamy. 7 granatów pulsacyjnych? Ja pierdziu. Dobra, rozumiem. Pisano ID pracownika. Okej. Mam jeszcze trochę czasu. Czemu kamera jest taka dziwna? A, no tak. Jest. No i zaczynamy od nowa. Jestem pewien, że popełniłem błąd z tymi siatkami całymi, laserkami raczej. No ale tutaj te się zamykają. Co ja mogę zrobić? To mogę zrobić, kurde! Ja pierdzielę, ale ze mnie cep. O cholera. A, dobra. Dobra. Trzeba teraz tutaj popływać trochę i poznajdywać przedmiotów. Parę tutaj jest rzeczy. Nie wiem, może widzieliście za oknem gdzieś tutaj były części. O. O tym mowa. Nielegalne części. Uważaj, Jill, bo jeszcze cię zamknął w pierdlu za to, że ich używasz. W sumie ta szczepionka naprawdę dobrze działa, kurde. Jill po uszy jest zanurzona w tym gównie i nic jej się nie dzieje. O tutaj. Okej. Dobra. Dobra robota. Dobra, jest. O, Marycha. Obrażenia 5, naładowany strzał 2. Ja cię. Czemu ja tego Magnuma nie ten? Shit. Nieważne. Chciałem powiedzieć, dlaczego tego Magnuma nie ulepszyłem. Po prostu zapomniałem. Tempę? Powinienem?
Ech, teraz będzie rozpierdol, więc powinienem. Dobra, jest. No i teraz co powinniśmy robić? Chyba stąd iść. Chodź. A nie, chwila. Użyto hasła. Święty Mikołaj! Czemu ja nie słyszałem Chrisa chwila? Pewnie dlatego, że mam biały kabel podłączony tylko do tego, do TV i czerwony do Dazzla. O się, dobra. O kurwa! Siusiaki, kurde. Chris sam się tym zajmie, nie chce mi się nic robić. Ale nie, bo oni będą do mnie iść. O, ty durniu! Ja tu specjalnie przyszedłem, żeby oni mnie nie walnęli? I ty przyszedłeś za mną. He. Jak Chuck Norris! Trzech naraz! Shit! Strzelający śmieć. Dobra, nie ma co. Muszę działać. O shit! A! Prosto mi w mordę trafił. No nie, Chris, przestań w niego strzelać! Ja tu się skupiam, nie widzisz? Ty chuju. Walić to. Dobra nasza, dobra nasza. Osiedl. Czemu laserki na ciebie nie działają? Nie, bo są wyłączone. Shit. O, myślałem, że mi się uda. O kurde, drugi. Dobra, oni skaczą. Oni skakają. Tak jak koty. Trzeba uważać. Dobra, ty zajmij się tamtym, ja tym strzelającym. Pierdzielę mu łeb. O, nie, oczywiście, że się nie zajmiesz nim, Chris. Dobra. Jeden strzał i po nim. Dobra, przeanalizuję tamtego skurczybyka. Tego. Dobra. Szybko! A nie, dobra. O! Nie poszło mi wcale tak źle. Ja pierdzielę, Jill i Chris są naprawdę sławni w tym świecie. Wezmę snajperkę, schowam. Chociaż nie, snajperkę zostawię. Masz jedną wadę, bo nie dałeś mi prezentu! Co to kurde za święty Mikołaj, który prezentów nie daje. Nawet kasy!
Ach, sorry, że musicie słyszeć za każdym razem jakieś... jakąś plastikową butelkę, czy to inne picie. Ale naprawdę, już nieraz powiedziałem, że jest naprawdę... duszno i... no... nawet te picie nie jest z lodówki! Okej, epizod 9 został zakończony. Hej, może jak tak dalej nam pójdzie, to może i w tym posiedzeniu ukończę tą grę. Fajnie by było. Dobra, a chwila, otworzę okno bardziej. Kurde, chciałbym ukończyć tą grę dzisiaj. Może mi się to uda, kto wie. Okej. Jeszcze 3 epizody zostały. One nie są zbyt długie chyba. Więc myślę, że jest okej. Damy radę. O ile nikt mi nie przeszkodzi. Spokój, Reks! Nie smarkaj mnie tu. To ja tu mam alergię, nie ty. Dobra, dalej. Co? Chcesz wyjść się wysiusiać, to mi powiedz. Okej? Okay? O, jak lubi, jak się drapie po pleckach. O! O, jak lubi! O, jak lubi! O! I jak się po karku drapie, tak się uśmiecha strasznie, tak lubi. O, ziew. Ziew! Kurde, Reksiu, ja się tu tobą zajmuję, nawet nie zwracam uwagi na to, co się dzieje w grze. Sierściuch jesteś i tyle. Dałbyś głos, Reksiu, żeby ludzie wiedzieli, że ja tutaj nie oszukuję ich? Że ja ciebie tutaj drapię? No. Dobra. Koniec drapanki. A, chwila. On jednak chyba chce wyjść na zewnątrz. Moment. No idź sobie. Ach, znowu stoi przed schodami, zdecydować się nie może. No ja pierdzielę, Reksiu. Ty to jesteś. Dobra. Idź na mostek. Dobra, poszedł. Dobra, ale gdzie ten mostek jest? Chyba tędy trzeba. Promenade. Tędy to było? Kurde, Parker, jedną marychę masz tylko, człowieku. Zaraz, gdzie był ten mostek? Oczywiście samochody muszą jeździć na zewnątrz. Akurat wtedy, kiedy let's playa kręcę. Shit, moment. Aktualna pozycja. Dobra, jest, mogę tędy. Mogę pójść tędy. Nie chce mi się walczyć, będę unikał przeciwników. A czego się uśmiechasz, śmierdzielu? O, się dobra. Tego nie będę mógł uniknąć. Bum. Ciebie nafaszeruję ołowiem. Okej. Kurde, jak to się szło? Ach, nieważne. No tak, przecież on nie może zmieniać broni. W skrzyniach. Tylko Jill może, one są specjalnie zarezerwowane dla niej. Dobra. Srać na nich. Fuck. Nieważne, nic się nie stało. Nie, tym razem mnie nie zapierdzielicie w windzie. Mostek. Tam właśnie muszę iść.
Biedna Jessica została tam. Kurde, na pastwę losu. Już tam dotarłam? No właśnie. Kurde, Parker, ty to jeszcze wynagrodzić wszystko za jednym zamachem, to ty wyjdziesz z tej restauracji z pustymi kieszeniami. Ja już wiem, o co biega. Nie? Okej. Tam. Jej! Nie. Spy is infiltrated the BSAA. Morgan's more. Then maybe you. That's what Raymond told me. Nie, jak ona może być szpiegiem? No zobacz na nią. We don't have time to... Parker, subdue that woman. To ty przeżyłeś? Niezły z ciebie aktor. Ta peruka jest nie od parady. Coś. Jakbym nie wiedział. No, Jessica przynajmniej jest twarda, nie? Ona zamiast, kurde... Nie to, co cała reszta, nie? Którzy... Zamiast strzelić w kogoś... Niczego nie robią. Ona po prostu strzela. Zadaje pytania później. Jak prawdziwy żołnierz. Czy tam agent? Oni wszyscy agentami są. Dawaj, Parker, wstawaj! Nie, nie umieraj! Tak przy okazji nic mu się nie stanie. Spoilers! Może powinienem wcześniej to powiedzieć.